0,7 zł. Jesteśmy otwarci na współpracę z powiatem i słowa dotrzymają. Dziękuję również panu staroście za skoordynowanie tych wszystkich prac, które zaowocowały tym odcinkiem. Jest to odcinek, który tutaj najbardziej chyba zadowoli mieszkańców Krzepina, jak również Zakrzowa, ale również i myślę o ościennych miejscowości z gmin Włoszczowa. To jest dofinansowanie 80%. Tak. A maksymalne takiego, możliwe. Tak, dla tego powiatu jak my, dla takich gmin, które nie są za bardzo bogate, to jest naprawdę duża pomoc. No bo drogi mamy w bardzo złym stanie. Gdyby nie dotacja pana wojewody na poziomie tym, którym udało się uzyskać, a jest wyjątkowo wysoka i szlachetna i potrzebna, to byłyby kłopoty finansowe wewnętrzne, biorąc pod uwagę budżetowe możliwości powiatu. Być może odcinek nie największy, ale każdy odcinek cieszy. Ta droga strategicznie jest ważna również z tego punktu widzenia, że czeka nas w przyszłości remont wiaduktu na drodze powiatowej, który jest w najgorszym stanie technicznym z wiaduktów, które są na naszym powiecie. I być może ten odcinek będzie jako jednym z odcinków, którymi będzie można dojechać do Włoszczowy czy do Kielc, pokonując krótszy, dobry odcinek drogi. Jak widać w dobrych standardach, ta droga szerokie pobocza, o którym zawsze wspominam jako rolnik, że, no, że te szerokie pobocza są istotne dla maszyn gabarytowych. Drogi powinny nas łączyć, nie dzielić.